Hej wszystkim, z tej strony AniPlanet, a w tym odcinku zrecenzuję Wam pierwszy tom serii zatytułowanej Skrzydła Ognia. Zapraszam do oglądania! Skrzydła Ognia to cykl książek fantasy autorstwa Tuity Sutherland, skierowany głównie dla dzieci i młodzieży. W jednym wielkim skrócie opowiada ona o smokach z krainy zwanej Pyrium, zamieszkaną przez 7 smoczych królestw, stworzonych przez smoki poszczególnych ras. Na chwilę obecną na cykl składają się 3 główne serie, niewydane po polsku tzw. Winglets, Legendy, Przewodnik oraz komiksy. Do tej pory na język polski została przetłumaczona cała pierwsza seria oraz kilka książek z drugiej serii, gdzie ostatnio wydany na polski tom Ucieczka Groźby został wydany w 2021 roku. Jako ciekawostkę warto również dodać, iż w marcu 2020 roku ogłoszono, iż ma powstać adaptacja Skrzydeł Ognia w postaci animowanego serialu. Jednak w roku 2022 Netflix ogłosił, iż produkcja została anulowana. Skupmy się jednak teraz wyłącznie na pierwszym tomie. Smocze proroctwo, gdyż tak zatytułowano pierwszą część serii, zostało wydane w 2012 roku, natomiast polska premiera miała miejsce w 2016 roku. Na okładce tomu możemy znaleźć jednego z głównych bohaterów, tego, którego punkt widzenia mamy opisany w książce. Natomiast po otwarciu książki na pierwszych stronach możemy znaleźć dedykację, mapkę świata przedstawionego, leksykon opisujący w skrócie 7 smoczych ras oraz treść smoczego proroctwa, które ma spore znaczenie fabularne nie tylko w pierwszym tomie, ale i również w całej pierwszej serii. No i właśnie przechodząc do fabuły pierwszej części, smocze proroctwo skupia się na 5 smokach wybrańcach, które według przepowiedni mają zakończyć wielką wojnę spowodowaną głównie walką o tron między 3 siostrami w Królestwie Piasków. Smoki zostają wychowane pod górą przez tak zwane szpony pokoju, będąc izolowany od reszty smoczego świata. Kiedy jednak jednemu z 5 smoków zaczyna grozić niebezpieczeństwo, to wybrańcy postanawiają uciec. Zakładając, że większość oglądających tą recenzję nie czytała jeszcze Skrzydeł Ognia, to postanowiłam zrobić tą recenzję bezspoilerowo. Jednak spokojnie, w filmie, w którym będę recenzjonować całą pierwszą serię, pojawią się już spoilery. To tyle z ogółów. Najwyższy czas przejść do konkretów. Rasy smoków to jedna z rzeczy, która urzekła mnie w tej książce. Każda z nich przedstawiona na swój odmienny sposób. I choć to dopiero pierwsza część cyklu, to już w niej mamy okazję zetknąć się z każdą z ras. I nie różnią się jedynie wyglądem i umiejętnościami, ale i również kulturą i zwyczajami. Na ogół cały świat przedstawiony jest w tej książce ogromną zaletą. I w tym momencie pozwolę sobie na małe porównanie wojowników i skrzydeł ognia. W wojownikach mamy sobie 4 klany. I w takim jednym klanie mamy przywódcę i jego zastępcę, medyka leczącego kopii, otrzymującego przepowiednie, wojowników, którzy dzielnie walczą i są lojalni swojemu klanowi. I w zasadzie to tyle. W sumie żadnych fajerwerków. W skrzydłach ognia takie królestwo ma normalnie własne społeczeństwo, co jest dla mnie naprawdę pozytywnym zaskoczeniem. Patrząc na królestwo przedstawione w pierwszym tomie, smoki urządzają sobie dla rozgrywki walki wzorowane na walkach gladiatorów w starożytnym Rzymie. Królowa ma swój własny pałac, gdzie zdarzają się uczty od czasu do czasu. W pałacu bogato zdobione złotem komnaty. Sama królowa też nosi różnego rodzaju ozdobienia. W królestwie odbywają się egzekucje, odbywają się sądy, gdzie normalnie mamy oskarżyciela, obrońcę. No, jak pierwszy raz to czytałam, to naprawdę byłam pozytywnie zaskoczona. Niby zwykła książka o smokach. A tu się okazuje, że smoki tworzą sobie taki jakby a la pani Stefka. Co w wojownikach, to co najwyżej klany można porównać do plemion indiańskich. A propos walk, sceny walki również zostały tu ciekawie napisane, choć nie spodziewałam się, że niektóre sceny będą aż tak brutalne.
Nie mówię, że wszędzie latały flaki, jednak niektóre sceny faktycznie były brutalne. Powiedzmy, że coś na poziomie śmierci Tygrysiej Gwiazdy. Czyli inaczej mówiąc, smoki umierały w męczarniach. Jednak nie zważając na to, jak wielka była brutalność, sceny walki zostały napisane w taki sposób, aby czytelnik miał ochotę przeczytać jeszcze jedną stronę i jeszcze jedną. Ale prócz ciekawych opisów walki mamy jeszcze plot twisty, które momentami potrafiły naprawdę zaskakiwać. Choć mam jedno ale. Mam za złe autorce to, że jeden z większych plot twistów został wprost zasugerowany w narracji książki. Od tak po prostu. No szkoda, bo owy niby plot twist miał naprawdę szansę na to, by być takim prawdziwym, zaskakującym zwrotem akcji. A jak ogólnie całość została napisana? Powiem wprost. To nie była jazda bez trzymanki, która wciągała od samego początku aż do końca. Bo jednak przyznam szczerze, że ciężko mi było przebrnąć przez kilka pierwszych rozdziałów, tych zawartych w pierwszej części pod górą. Jednak pozostałe części książki były interesujące, a końcówka zdecydowanie zachęciła mnie do tego, by sięgnąć po kolejną część. Ogólnie czytając pierwsze rozdziały, faktycznie można odnieść wrażenie, że to zwykła książka dla dzieci, które lubią smoki. Jednak jeśli kiedykolwiek sięgniecie po tą książkę, to mam dla Was radę. Przebrnijcie jakoś przez te kilka pierwszych rozdziałów, a sami zobaczycie, że dalej książka zaczyna się robić lepsza. Oczywiście pozostała jeszcze kwestia głównych bohaterów, jednak nie mam co do tego żadnych zastrzeżeń. Na szczęście nie ma wśród głównych postaci żadnych tak zwanych Mary Sue, ani kartonowych postaci, czyli postaci bez charakteru. Postarano się, by każda z głównych postaci była po prostu inna, różniąca się od siebie. I uosobiono je w taki sposób, że przez moment można nawet zapomnieć, że czyta się książkę o smokach. Podsumowując, Smocze Proroctwo nie jest jakąś wybitnie dobrą książką. Niemniej jednak jest to powieść, którą naprawdę warto przeczytać, chociażby ze względu na świat przedstawiony, który jest w tym przypadku największą zaletą. Ogólnie, patrząc na fabułę, mogą się zdarzyć jakieś mniejsze nieścisłości fabularne, lecz nie rzucają się mocno w oczy i nie powinny przeszkadzać w czytaniu. Końcowa ocena 8 na 10. To tyle na dziś. Jeśli film Wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę. A jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy, to zachęcam Was, by zostać tutaj na dłużej. I mam również pytanie do moich stałych widzów. Czy chcielibyście, by na kanale pojawiało się więcej treści dotyczących Skrzydeł Ognia? Dajcie znać w komentarzach, a my słyszymy się w następnym odcinku. Żegnam!